Przy pomniku powstańców w wieluńskim Lasku Miejskim uczczono 154. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Jak zawsze nie zabrakło przedstawicieli samorządu i służb mundurowych, a także najmłodszych mieszkańców. Historię narodowego zrywu przypomniał zgromadzonym Damian Langner z Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Podczas Powstania Styczniowego krwawe walki odbywały się także na ziemi wieluńskiej. Najważniejsze bitwy miały miejsce m.in. w Radoszewicach, Rudnikach, Rychłocicach i Lututowie. Uczestnicy powstania przez żołnierzy rosyjskich często byli karani śmiercią. W okresie powstania w Wieluniu odbyło się kilka egzekucji na uczestnikach tego zrywu narodowo-wyzwoleńczego. Ludzi wielu narodowości, w tym Polaków, którzy brali czynny udział w powstaniu, skazywano na wyrok śmierci przez powieszenie lub rozstrzelanie. Egzekucje początkowo były wykonywane na rynku staromiejskim, a następnie za miastem przy drodze z Wielunia do Turowa wśród śmieci i padliny. Miejsce, gdzie ginęli bohaterzy Powstania Styczniowego, mimo represji zaborcy, potajemnie było toczone czcią. Zapalano tam znicze, zostawiano kwiaty. Inicjatywa trwałego upamiętnienia poległych bohaterów Powstania Styczniowego narodziła się w 1925 roku. Wtedy to władze miasta zwróciły się do mieszkańców Wielunia, aby udzielili im informacji o poległych patriotach. Z polecenia ówczesnego burmistrza Wielunia Kazimierza Oraczewskiego został wzniesiony niewielki pomnik z piaskowca, na którym umieszczono napis: Magistrat miasta Wielunia, czcząc pamięć straconych na tym miejscu powstańców 1863 roku, stawia ten skromny pomnik w 1925 roku. Trwa spór historyków, czy powstania były potrzebne, czy nie były potrzebne, czy to nie była zbyt duża ofiara krwi, która została poniesiona przez powstańców, przez ich rodziny. Pamiętamy te zsyłki, pamiętamy całe wielkie rzesze ludzi, Polaków, którzy zostali zesłani na Daleki Wschód. Natomiast bez względu na ocenę tych faktów historycznych, to nam współczesnym należy się pamięć tych, którzy wówczas w dobrej wierze ponieśli śmierć na ołtarzu umiłowanej przez nas ojczyzny, ponieważ bez tych powstań na pewno Polska miałaby bardzo duże trudności, żeby się obudzić, żeby powstać z tego 123-letniego okresu zniewolenia. Delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przy obelisku upamiętniającym poległych uczestników niepodległościowego powstania z 1863 roku. Przyjaźnie uściwi śmierci dłoń. Zginieniem pożegnasz pokaną dziewczynę, dostańczy się pod tobą koń. Hej, dostańczy się pod